Cześć! Mamy małe spóźnienie, ale to dlatego, że Facebook Live jest tym formatem, który jest realizowany przez nas na żywo i zawsze coś idzie nie tak. Nie zawsze po naszej myśli, ale zawsze z intencją zrealizowania tego programu. Dzisiaj mam dla Was specjalnego gościa, Wojtka Ławniczaka. Piona, cześć! Cześć, cześć Wojtku! Wojtek będzie dzisiaj ze mną rozmawiał o tym, czym jest design thinking, czyli myślenie projektowe i jak na tym myśleniu projektowym również zarobić pieniądze, bo tak, owszem, da się na tym zarobić pieniądze, mamy o tym małe pojęcie i wspólne również doświadczenia. Dlaczego zaprosiłem dzisiaj Wojtka do nas tutaj na naszą kanapę? Dlatego, że chociażby z tego powodu, że z Wojtkiem też miałem okazję przy paru projektach pracować, jeden z naszych klientów, którego razem żeśmy w projekcie robili, w sumie zanotował w ciągu roku stopę zwrotu z naszych wspólnych działań projektowych około 5 milionów złotych przyrostu, więc generalnie rzecz biorąc to się opłaca, Wojtku, prawda? Tak myślę. Tak myślę. I o tym będziemy też dzisiaj rozmawiać. Ja oczywiście do Wojtka mam całą listę pytań. W ramach naszej formuły oczywiście będę również zachęcał Was do zadawania pytań, ponieważ oczywiście dla najbardziej aktywnych 3 osób redakcja oczywiście wylosuje magazyny sprawne, które będą do Was dostarczone, tak jak i poprzednim razem. Zanim dojdziemy do pytań z Waszej strony oczywiście, ja Wojtkowi zadam oczywiście swoje, natomiast Wy piszcie na bieżąco również w komentarzach i reagujcie na to, co się dzieje, ponieważ te pytania będą przez nas wybierane i moderowane i będą trafiały na agendę i oczywiście korzystajcie z okazji, że mamy dzisiaj tak fajnego gościa i te pytania mu zadawajcie na żywo. Zatem ja już zaczynam. Wojtku, jak się czujesz w ogóle tutaj pierwszy raz live na Facebooku? Chyba nie byłeś wcześniej na Face Live. Na live nie byłem. Przepiękne miejsce. Przepiękni ludzie. Jest fajnie. Jest fajnie. Wojtku, powiedz mi, czym jest zatem design thinking? Co to w ogóle jest za dziedzina wiedzy, dziedzina biznesu? Co to w ogóle jest, czym to się je i po co to jest w ogóle? Złośliwi twierdzą, że jest to produkt marketingowy firmy 3M, która specjalizuje się między innymi w produkowaniu karteczek post-it. No i po prostu szukali kanału. Jak zachęcić ludzi do tego, żeby spontanicznie kartki używali na co dzień? Jak sprzedać więcej karteczek bardziej? Tak bym. Design thinking jest sposobem myślenia. Jest pewną metodą, sposobem myślenia, zbiorem narzędzi. I na pewno, i to będę od początku mówił, na pewno nie jest żadną metodologią. Okay. Jest pewnym sposobem myślenia, okay, sposobem działania, sposobem pracy, czy nawet powiedziałbym współpracy. Mhm. A powiedz mi, czy są takie sytuacje, w których możemy powiedzieć o jakimś pochodzeniu na przykład tej dziedziny, tego sposobu myślenia, czy z jakiegoś kraju oryginalnego, czy my żeśmy to wymyślili, w sensie my nie, tak, tutaj wiemy, tak, ale nie. Gdzie to się urodziło? Słuchajcie, bo to też jest znowu tak, że korzenie tego sięgają tylu krajów i tylu kultur. Wyobraźmy sobie, w ogóle użyjmy takiej metafory, niech to będzie szwedzki stół. Okay. Nie? I na tym szwedzkim stole są, Skandynawia też jest z tych krajów, ale niech to będzie szwedzki stół i na tym szwedzkim stole są narzędzia, techniki, które sięgają czasami ubiegłego wieku, sięgają czasami lat 30. Ubiegłego wieku. Pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, pochodzą ze Skandynawii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec. Znajdziemy tam bardzo dużo, co jest dla niektórych wadą, a dla mnie wielką zaletą, dlatego że ten szwedzki stół ma... Jest bogaty. Ma po prostu tak, bogaty wachlarz. I tyle. Mhm. Jeżeli jest to sposób myślenia, jeżeli korzystamy z tych narzędzi w sposób umiejętny, poruszając się według pewnych zasad, zgodnie z jakimś procesem, no to mamy design thinking. Tam są fundamenty i te fundamenty musimy uwzględniać w procesie. I to w zasadzie można powiedzieć jest wszystko. A powiedz mi jeszcze, bo mamy taki fajny filmik, który też nam podesłałeś wcześniej, który nam za chwilę Marcin pokaże. Po co się to robi? Oczywiście usprawnienie procesów. Ja też staram się, jakby patrząc na to perspektywy marketingowej, ale też i biznesowej. Jakie to daje na przykład zwroty z inwestycji? Mówiłeś o takim case'ie, który za chwilę pokażemy tutaj Wam, gdzie tak naprawdę wdrożenie jednego elementu spowodowało drastyczne zwiększenie zyskowności, czy też przychodów jednej z restauracji, pubów, prawda? Tak, to prawda. Ale to też znowu muszę powiedzieć halt. Okej. To też jest tak, że żeby można było faktycznie zarabiać na design thinking, to trzeba to zrobić po bożemu. Trzeba to zrobić lege artis. Czyli krótko mówiąc, trzeba przestrzegać pewnego procesu i trzeba nastawić się. Piękne polskie słowo mindset jest tutaj kluczowe. Design thinking zakłada na pewno koncentrację na tym, dla kogo projektujemy. Obojętnie, czy jest to produkt, czy jest to usługa,
My musimy uwzględnić w pierwszej kolejności człowieka. To od człowieka się zaczyna i na człowieku się kończy w tym procesie. To po pierwsze. Po drugie, co jest niezwykle istotne, design thinking zakłada współpracę, a nawet powiedziałbym bardziej współtworzenie. Czyli my musimy się nauczyć współpracować między sobą w zespole. Jeżeli pracujemy zespołem, jeżeli pracujemy nad wypracowaniem, nie wiem, jakiegoś produktu, usługi, rozwiązaniem problemu, to co się dzieje między nami w tym procesie, jest niezwykle istotne dla powodzenia procesu. Trzecia rzecz, kolejny fundament design thinking, to jest to, żeby nie bać się eksperymentować, żeby kwestionować status quo, żeby stawiać hipotezy i je testować. Bezpośrednio, od razu bezpośrednio. Wstać za biurkę, pójść do ludzi i testować swoje hipotezy. To chyba masz sporo też pracy takiej mentalnej z klientami, dlatego że tutaj w Polsce nie ma specjalnego marginesu na błędy, prawda? Tu się oczekuje ideałów, prawda? Dobrze mówię? Bardzo mądre, co powiedziałeś, Mariuszu. Nikt nas tego nie uczy, a już na pewno nie w szkole. W szkole mamy system ocen, w szkole dostajemy albo jedynki, albo dwójki, albo szóstki, ale zawsze jest to ocena. To oczekiwanie oceny jako takiej jest gdzieś tam zakodowane w nas, jest w naszym DNA i ono bardzo mocno, moim zdaniem, negatywnie wpływa na to, jak my, w sensie Polacy, uprawiamy tę dyscyplinę. Sami się oceniamy bardzo często. Do tego prawdopodobnie dojdziemy, bo będziemy mówili o generowaniu pomysłów. Mam nadzieję. My się bardzo często się cenzurujemy. Bardzo często oceniamy również innych. I to nas oceniamy stopuje, pomysły nie? innych. Tak, to nas stopuje, to stopuje cały proces. I to poczekaj, bo rozmawialiśmy wcześniej, że my de facto też nie jesteśmy specjalnie oryginalni. Pewnie przez to, że boimy się eksperymentować z nowymi rozwiązaniami, wolimy je wziąć od kogoś innego, krótko mówiąc na zasadzie copy and paste, prawda? Często tak jest? Copy and paste nation. Mariusz Łodyga powiedział. Owszem, zdarzyło mi się. Tak, ale to nie ma. Moim zdaniem jesteśmy wciąż krajem na dorobku, jesteśmy wciąż biznesami na dorobku często. Nie ma nic złego w kopiowaniu, zresztą, bo ważne jest to, żebyśmy kopiowali. Jaki jest kontekst też. Tak, to też ważne jest to, żebyśmy kopiowali, że decydujemy się kopiować, to żebyśmy nie kopiowali rozwiązań z własnej branży, bo to sam wiesz pewnie najlepiej, że to do niczego nie doprowadzi. Ale jeżeli już na przykład kopiujemy rozwiązania z innych branż, to wykorzystujemy nic innego, jak tylko jedną z technik generowania pomysłów, czyli przeszczepienie, transplantacja. Jeżeli, nie wiem, przychodzi do nas bank i pracujemy dla banku nad poprawą doświadczenia, jest element, który się nazywa recepcja nie? bankowa. Wchodzisz do oddziału bankowego i jest recepcja. To nie ma nic zdrożnego w tym, że inspirujesz się, w sensie zapożyczasz sposoby działania recepcji na przykład hotelowej i patrzysz, w jaki sposób można przeszczepić te... Masz na przykład jakiegoś konsjerża na przykład czekającego na ciebie, nie? Tak, no, tak. Spoko. I tak robią bodajże private banking, prawda? Jeśli chodzi o instytucje. Oczywiście, oczywiście. Albo jeżeli chcesz zbierać feedback od twoich klientów, bez względu na to, czy jesteś, nie wiem, knajpą, czy masz e-commerce, dlaczego nie inspirować się rozwiązaniami zbierania feedbacku również z innych branż, nie wiem, Booking.com przychodzi mi do głowy jako jedna z fajnych branż, jeden z fajnych biznesów, który w bardzo ciekawy sposób zbiera feedback. Ale to, o czym mówisz, jest genialne, genialnie proste, natomiast to, co ja mówię, mówiąc o tym, że jesteśmy copy-paste nation, to jest tak naprawdę nieinspirowanie się w takim poprawnym tego słowa znaczeniu, czy też szukanie inspiracji, czy benchmarków, tylko ja nazywam to tak zwanym, akurat z mojej branży, ja też marketingiem, nie? Czyli patrzę na to, co robi mój najbliższy konkurent i myślę sobie, ja też tak chcę, prawda? I to oczywiście jest rzecz, która tak naprawdę prowadzi do tego, że nie sposób tutaj zbudować jakiejś wyraźnej przewagi, bo co najwyżej tworzymy generyczne rozwiązania czy też generyczne produkty, tak? Tak precyzując to, co ja miałem na myśli. Ale to, co powiedziałeś, jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Ja też patrzę cały czas na Wasze pytania, widzę, że się powoli pojawiają. Proszę, dodawajcie ich więcej, bo będziemy zadawać. Ta okazja, myślę, jest fantastyczna dla Was, żeby tu się od Wojtka dowiedzieć jak najwięcej. Pytajcie, proszę. Tak, my te pytania oczywiście będziemy zbierali i na pewno one się pojawią. Natomiast ja oczywiście idę dalej. Wojtku, mamy teraz fajny filmik, który pokaże, jak w praktyce można właśnie rozwiązania z jednego punktu jakby dziedziny życia przeszczepić do drugiego i zwiększyć zyskowność. Co Ty na to, Marcinie, jakbyśmy pokazali w tej chwili ten filmik z pubu? A więc teraz wytrwajcie i obejrzyjcie ten film. Playing guitar can be challenging, especially the solo, but not anymore now for some reason. Ah, yes. The new urinal called Guitar Pee. Stop it. Let you play guitar while using the restroom. And then
That's it right. It's going to be awesome. Yeah. All around the edges. Awesome. There's even a mobile app that streams MP3s. Whoa, that's funny. Także jak więc możecie zobaczyć, te rozwiązania mogą być dość kreatywne. Ja co prawda w takiej toalecie nie byłem, ale to może dlatego, że w Poznaniu jeszcze nie ma. Gdzie to było, Wojtku? To było w São Paulo w Brazylii. Okej. Okay. Powiedz mi, jak wygląda projekt, jeśli chodzi o jego efektywność? Bo wspominałeś, że byliście w korespondencji z tym pubem i powiedz coś więcej o tym case'ie. Nie tyle z pubem, ile z projektantami, którzy okay. pracowali przy tym projekcie. No, oni twierdzą, że to zwiększyło przychody kwartał do kwartału około 30%. Super. To jedno rozwiązanie, przy czym to też trzeba pamiętać o tym, że okej, było to design thinking, jak najbardziej, ale oni też pracowali na jednym tak zwanym touchpointie, czyli punkcie styku. Jak się projektuje usługę, ale również produkt, spożywka jest fantastycznym przykładem na to, żeby myśleć o punktach styku, to są to pojedyncze elementy, w których pojedyncze miejsca, w których odbiorca spotyka się z marką. Spotyka się z produktem, spotyka się z jakimś rozwiązaniem. I to był jeden z tych punktów styku. Poza tym wszystkim jest to totalnie normalny pub, niczym się nie wyróżniający. Jakby cel, który oni sobie postawili, był taki, w jaki sposób... Ściągnąć więcej ludzi do pubu, w jaki sposób... Dać im motywację, żeby mieli z czym pójść, tak, zagrać na gitarze. I wyhajpować ten pub. Było to design thinking, które było skierowane tylko i wyłącznie na zwiększenie popytu. Zwiększenie popytu jest jednym z takich elementów, przy których to podejście może dać rezultaty. Ale tak samo pamiętajmy o tym, że cały czas to jest metoda rozwiązywania problemów. Zwiększenie popytu jest problemem, tak jest. Zwany złożony problem. Jest. Takim samym złożonym problemem może być zredukowanie kosztu, nie? Wzrost sprzedaży. Tak. Takim samym problemem może być również rozwiązywanie problemów wewnątrz w firmie. Pomiędzy ludźmi. To jest metoda do rozwiązywania problemów, czy metoda rozwiązywania problemów. Czyli to właściwie odpowiada nam na drugie pytanie, które żeśmy postawili sobie wcześniej, czyli dlaczego warto stosować design thinking? Warto, dlatego ja jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Warto z mojej perspektywy z jednego względu, bo bardzo precyzyjnie koncentruje się na potrzebie i na tę potrzebę odpowiada. To nie jest tworzenie pewnych światów, przepraszam, wszystkich marketingowców, tak, ale to jest rozwiązywanie problemów ludzi, odpowiadanie na potrzeby, bazowanie przede wszystkim na umiejętnym zrozumieniu tych ludzi, zrozumieniu insightu. W przypadku toalety, przepraszam wszystkie panie, ale wydaje mi się, że ten insight jest... Mężczyźni czują. Chciałbyś wejść do takiego pubu? Tak, tak, tak. Ja też. Tak, tak. A jeszcze tak. Chciałbyś wysłać solówkę? Słuchaj, ja myślę, że ja bym tam live odpalił, nie? To znaczy, nie wiem, jak kadry, tak? Nie, tam mogłeś nagrać solówkę i mogłeś się tą solówką podzielić ze swoimi znajomymi. Ale w erze social mediów i wszystkich, powiedzmy, znikających też treści w postaci na przykład Instastory czy Snapchata, podejrzewam, że sporo treści by się pojawiło również w trakcie, wiesz, samej transmisji, czy powiedzmy tej czynności, nie? Co też wydaje mi się, żeby niezłym było... To jest możliwe, tak. Ale to jest bardzo ważne. Tego nikt sobie nie wymyślił od czapy. Tak, tak, tak. Na zasadzie zróbmy fajny feature'ek, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dokładnie, nie? Dokładnie o to chodzi. W pierwszej kolejności to była obserwacja, rozumienie użytkownika. Fizjologii. Tak. Rozumienie również fizjologii. Rytuałów też, które się pojawiają, pewnych kiedy spożywasz. Rytuał. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Czyli wchodzenie głębiej, również w kontekście empatii, ale wchodzenie głębiej z taką, powiedziałbym, dużą otwartością, z taką ciekawością. My zawsze mówimy, że ktoś, kto chce być design thinkerem, kto chce uprawiać tę dziedzinę, powinien działać z jednej strony jak podróżnik, a z drugiej strony trochę jak dziecko. Nieustannie dziwić się światu, nieustannie odkrywać i być ciekawym tego, co go może spotkać w kontekście tego, co ludziom siedzi w głowach albo w sercach. Mówisz, że jak Steve Jobs, a wiem, że no tak, nie mówię tego bez powodu, mianowicie dlatego, że czytałem, że też i właśnie Apple bardzo mocno korzysta z tej dziedziny. Tak, ale to też, słuchajcie, bo to nie mitologizujmy tego. Nie, jasne. Design thinking jest tylko jednym jedną z metod,
których pień nazywa się human-centered design, czyli projektowanie skoncentrowane na człowieku, projektowanie w oparciu o potrzeby. I teraz design thinking nie jest żadną metodologią, metodologią jest service design na przykład, metodologią jest user experience design, tak? Design thinking jest po prostu sposobem myślenia i działania. Być może dlatego jest tak popularny. Okej, bo być może przez to jest bardziej elastyczny, tak? No niekoniecznie musi być, rozumiesz, łatwiej z nim eksperymentować. Też jest fakt, że ono jest popularne, niesie za sobą też dużo takich niebezpieczeństw. Ten hype, ten buzz, który jest w tej chwili wokół design thinking. Ja mam wrażenie, że wszyscy to uprawiają, wszyscy są tego ciekawi. Mnóstwo ludzi o tym mówi, mnóstwo ludzi to, wiesz, uprawia, ale to jest trochę... Kurde, nie chcę być arogancki, ale to jest trochę wolna amerykanka teraz, nie? A powiedz mi, bo ty jeszcze też opowiadałeś, ja byłem kiedyś na twojej konferencji i słuchałem ciebie, opowiadałeś w tym case'ie ze stacją paliw, jak tego typu podejście zwiększyło sprzedaż. Pamiętasz o tym case'ie? Tak, tam mieliśmy kilkunastoprocentową, tylko że to była sprzedaż. Sprzedaż była tylko jednym z elementów. Ja mówiłem, powiedz coś więcej, bo... To była stacja benzynowa przy hipermarkecie. Absolutnie, totalnie nic nie wyróżniającego się. I zadanie, które dostał mój zespół, czteroosobowy, to było zadanie składające się z dwóch części, z dwóch odsłon. Pierwsza odsłona to było to, żeby poprawić doświadczenie tankowania na stacji benzynowej przy hipermarkecie. Zdarzyło ci się kiedyś po prostu odczuwać radość, odczuwać dobre doświadczenie z tankowania na stacji przy hipermarkecie? Tylko jeżeli waha była tańsza, nie? Ja jestem z Poznania. Tam waha była tania, ale tańszej nie mogli zrobić, dlatego że marża, którą oni mieli... Była już tak niska. Była tak niska, że oni w zasadzie na tej stacji w ogóle nie zarabiali. Rozumiem. No więc drugi element, który był, bo on wynikał z ich obserwacji, był taki, że ludzie przyjeżdżali, tankowali i sayonara. No więc drugie zadanie, które dostaliśmy, to było takie, żeby zwiększyć, przekierować tych ludzi do hipermarketu. No i zaczęliśmy od obserwacji. Zaczęliśmy od tego, że patrzyliśmy, kto tam na tę stację przyjeżdża. Przyjeżdżało wielu mężczyzn. Wow. Nie? Żadne odkrycie. No właśnie. W trakcie tego procesu dokonujesz wielu odkryć, które wydają się banalne. Ale chodzi o to, żeby niczego nie zamiatać, niczego nie wyrzucać. Na tym etapie zbierania, pierwszym etapie, za chwilę chętnie opowiem o tym, jak te etapy wyglądają. Na tym pierwszym etapie wyobraź sobie wielkie worki, do których wrzucasz wszystko. No po prostu obserwujesz, również rozmawiasz z ludźmi. No zaczęliśmy z nimi rozmawiać. No i zadawaliśmy im pytania oczywiste. Ile razy w tygodniu czy tam w miesiącu przyjeżdżasz tutaj na tę stację? W jaki sposób tankujesz? No i oni nam opowiadali. Ale również... Zadawaliśmy im pytania, takie powiedziałbym, nieszablonowe, niestandardowe. Nie? A czym chciałeś być, jak byłeś mały? A czym się bawiłeś, jak byłeś mały? No i my wszystkie te odpowiedzi bardzo skrzętnie notowaliśmy. Wielu z tych mężczyzn wspominało o zręcznościówkach, że bawili się w dzieciństwie fliperami na przykład, chodzili na flipery. Nie? Czyli ten element gry się gdzieś tam pojawił. To był jeden z tropów, który chwyciliśmy. No dobra, wróciliśmy z tej obserwacji i pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, było wygenerowanie tam kilkunastu pomysłów, w jaki sposób moglibyśmy odpowiedzieć na tę potrzebę. No okej, wzięliśmy pierwszy, to muszę powiedzieć, to był fuks, tak? Bo równie dobrze to mógł być piąty pomysł z kolei, pierwsze cztery mogły nie wypalić. Mogliśmy wrócić po prostu na tarczy. No dobra, no to z tych odpowiedzi, które uzyskaliśmy, w jaki sposób oni tankują, wyszły takie trzy wzorce. Pierwsze, przyjeżdżają, tankują na full. Banał. Drugi wzorzec, przyjeżdżają i tankują pół baczku. Nie? Czyli na przykład 25 litrów, pewną ilość tej benzyny. I trzecia, za pewną określoną kwotę. Czyli na przykład za stówkę. Okej. No więc wzięliśmy trzy kartki i napisaliśmy kwota dnia. Co to znaczy kwota dnia? Wyszło nam z obliczeń, że pół baku, to tak jak teraz mniej więcej, pi razy drzwi byłoby około tam,
nie wiem, 130 zł. No więc napisaliśmy 133, tam 47. Wyszło nam, że tam, nie wiem, 20 litrów to byłaby stówka, no tam pisaliśmy 99,93. A full, no to byłby 250 teraz na przykład, nie wiem, bak, no to napisaliśmy 249,87. I napisaliśmy na tej dolnej granicy 3% rabatu, 5% rabatu, 7% rabatu do wykorzystania w markecie na zakupach albo do na przykład przełożenia nam na jakiś fund, nie wiem, wino dla wybranki czy kwiaty. No i jak podjeżdżał gość, to go pytaliśmy, jak dzisiaj chcesz tankować? A koleś mówił, no ja dzisiaj będę chciał tankować za stówkę. Super. No to jak chcesz tankować za stówkę, musisz trafić 99,49 w cenie. I jak trafisz, dostaniesz 3% do rabatu. Zdarzyło ci się kiedyś, że próbowałeś trafić... Tak, to jest niezwykle trudne. Prawie niemożliwe, jeżeli chcę dokładnie w grosz. Oni się tak wkręcili. Oni się tak wkręcili. Już abstrahuję od tego, że ci, którzy przyjeżdżali tankować za stówkę, jak przestrzelili, to mówili tak, no przecież mogę tankować więcej. No, w gruncie rzeczy 5% rabatu jest na średniej tej granicy, więc nie widzę żadnego problemu, żeby tankować więcej. Więc to był taki efekt, powiedziałbym, efekt uboczny, pewien wykorzystanie pewnego innego insightu takiego hazardowego. Tak. Nie? Udało nam się uzyskać wzrost na sprzedaży z tego około 13%, co było jakby z perspektywy tego hipermarketu już konkretnym rozwiązaniem. Cały dowcip polega na tym, że to było rozwiązanie, które ćwiczyło ich R&D. To było R&D tego hipermarketu. Okay. Oni non-stop organizują takie projekty. Non-stop coś kombinują. I potem ten nasz projekt, my oczywiście zrzekliśmy się praw do tego. Oni to, mi się zawsze będzie kojarzyło, Indiana Jones, jak się kończył, to były takie wielkie skrzynie. No to oni to spakowali wszystko do tej skrzyni, pięknie opisali. I do muzeum. Okay. Ale do muzeum jakiego? Do muzeum takiego, że być może ktoś na świecie z sieci tego hipermarketu aktualnie teraz dzwoni do nich, do centrali, do tego R&D i mówi tak, słuchajcie, zbliżają się święta albo tam, nie wiem, Mikołajki czy coś takiego. Pomysł. Nie macie tam jakiegoś pomysłu? A oni mówią, spoko, mamy. Proszę bardzo. 10 tysięcy euro na przykład. No, nie? No. Na tej zasadzie. I dlatego my zawsze zachęcamy firmy do tego, żeby nie koncentrowały się na pojedynczych tylko projektach. Jedynych. Tylko żeby zaczęły myśleć systemowo o tym, w jaki sposób zbierać pomysły, w jaki sposób obserwując ludzi, rozmawiając z ludźmi, wyłapywać insighty, wyłapywać potrzeby i na tych potrzebach budować pomysły po to, żeby można je było później wykorzystywać. Później albo może powstać z tego jakaś synergia, nie? Systemowe myślenie jest o wiele ważniejsze niż pojedyncze strzały projektowe. I to dotyczy MŚP, to dotyczy również mniejszych firm. Oczywiście mniejsze firmy to jest mniejszy potencjał zasobów, tak? Czyli ludzi przede wszystkim, którzy mieliby się tym zajmować. Bardziej tutaj myślę o MŚP i o większych firmach. Natomiast systemowe podejście jest o wiele ważniejsze w tym całym myśleniu, w tym podejściu, aniżeli pojedyncze strzały. Bardzo fajnie, to mi się bardzo podoba i to jest bardzo też praktyczne. Ja kiedyś czytałem o w ogóle rozprzestrzenianiu się innowacji. Generalnie bardzo często jest taka percepcja procesu innowacyjnego jako taki, wiesz, nagłego olśnienia genialnego człowieka, który po prostu wdrożył coś, bo po prostu jest geniuszem i tak robi. Nie? To jest zawód geniusz. To jest mit. To jest mit, właśnie. I teraz innowacja tak naprawdę rozprzestrzenia się zazwyczaj przez tak zwanych brokerów innowacji, nie? Którzy zbierają te wszystkie kropki, pomysły, o których ty mówiłeś, tak? Potrafią je, wiesz, połączyć na mapie i nagle powstaje coś z czegoś tam, tak? No, na zasadzie chociażby ewolucji. Bo na przykład to, że my tu sobie oglądamy dzisiaj, czy jesteśmy sobie na live'ie, to nie jest pojedynczy proces, typu ktoś wymyślił genialną aplikację, która umożliwia live streaming. Nie, to doszliśmy do tego live streamingu, który my dzisiaj robimy, poprzez kroki, które złożyły się na tą formę, w której my dzisiaj jesteśmy, nie? Z różnych źródeł. I to, co ty mówisz, to jest właściwie taki bank różnego rodzaju pomysłów, w których może później powstać coś większego, bardzo też innowacyjnego. Tak, nie? To jest dosyć fajne. Istotne w całym procesie jest to, że ten proces... Ja byłem konsultantem przez lata całe i u nas było tak, że jak dostawaliśmy zadanie to od klienta, nie, to musieliśmy przekopać się przez cały internet, zrozumieć cały świat i doprowadzić do tego, że na samym końcu była jedna linijka, w której mówiliśmy, albo jedna strona, w której mówiliśmy, macie to zrobić tak. Ten proces, w
kontekście albo human-centered, albo konkretnie, jak mówimy o design thinking, no to design thinking polega na jednoczesnym czy naprzemiennym stosowaniu myślenia właśnie strategicznego, ale też kreatywnego. Czyli są przestrzenie, są miejsca w tym procesie, gdzie nie możesz się absolutnie cenzurować, gdzie możesz, zbierasz z jednej strony informacje, tak? Potem je analizujesz, z drugiej strony generujesz mnóstwo pomysłów, później je filtrujesz. To nie jest tak, że to jest chaotyczny proces, to jest bardzo układany, tak? Bardzo poukładany proces, w którym jest naprzemienne stosowanie właśnie tego myślenia strategicznego. I eliminujesz błędy na przykład też, nie? To przez to. Tak, tak. Przez to. U nas na przykład, to nie wiem jak u Was, no, ale my pracujemy w branży kreatywnej i prowadzimy na przykład sytuacje, gdzie przedstawiamy jakieś prototypy, nazwijmy to Wojtka językiem, na przykład związane z jakimiś wynikami pracy copywritera, w postaci na przykład sloganu, nie? I mieliśmy jakiś czas temu zabawną sytuację, która nas ubawiła do łez, bo gość zadzwonił, dostał 4 propozycje i mówi do nas z pretensjami: panie Mariuszu, tylko jedna jest do zaakceptowania. Ja musiałem mu tłumaczyć, mówię: panie prezesie, i właśnie o to chodzi, bo właśnie pan dokonał procesu eliminacji niewłaściwych wyborów. Nie? A on musiał po prostu oczekiwał, że każdy pomysł, który dostanie od nas, będzie idealny. Nie? A on z tego po prostu zwyczajnie na przykład wybierze sobie po prostu jeszcze bardziej idealny. Nie? To jest niemożliwe, nie? My powiedzielibyśmy, nawet do końca nie wiedzielibyśmy, czy ten idealny twoim zdaniem jest idealny, jest nie? De facto tak, idealny. Tak. Bo tego nigdy nie wiesz, bo to zweryfikuje rynek później, nie? Tak. To w pierwszej kolejności, to od razu zachęcam wszystkich, i to nie dotyczy absolutnie tego, czy ta firma jest duża, czy ta firma jest mała. Wstań z kanapy, wstań zza biurka, idź do ludzi. Tak, tak. Nie tak, bój tak. się z nimi rozmawiać, tak, tak, nie tak. bój się ich obserwować, bo to da ci mnóstwo informacji. Zadawać pytania, nie? Nie bój się zadawać pytania. Naucz się również zadawać umiejętnie pytania. Ludzie będą chcieli z tobą rozmawiać. Ludzie bardzo chętnie dzielą się swoimi opiniami, dzielą tak, się swoimi tak, spostrzeżeniami. To nie jest tak, że ty z wszystkiego musisz korzystać. Ja mogę wam powiedzieć na przykład, bo czasami jest tak, że zachęcamy właśnie do tego, co Wojtek mówi, do zebrania tego feedbacku, zrobienia badania na temat chociażby własnej firmy. I ostatnio, znaczy właściwie teraz jesteśmy w trakcie realizowania takiego dużego projektu strategicznego dla jednej z marek. Zaproponowaliśmy, że wykorzystamy społeczność do zrobienia badania na poziomie, rozumiesz, nie? Znakomicie. Tak. I wiesz, mogli zrobić to wieki temu. Mając społeczność, nie wpadli na to, że mogą po prostu zrobić ankietę i wysłać. W ciągu 2-3 dni 2000 wypełnionych ankiet. Nie? Z fantastycznym, wiesz, feedbackiem na temat pytań, które żeśmy zadali. Możemy tak naprawdę przepracowywać całą analizę potrzeb, jeśli chodzi o tą konkretną markę. Mieli te zasoby przez właściwie w sumie dobrych kilka lat, nie? My w tej chwili nie wchodzimy, wpadli na to sami, nie? Tak, my wchodzimy w tej chwili w fantastyczny projekt. Nie będę zdradzał szczegółów, ale to będzie projekt skoncentrowany na tak zwanej grupie Henryków, milenialsów, Zetek, bogatszych ludzi z dużych miast. Ich 250 tysięcy. My wchodzimy w projekty badawcze z nimi. Będziemy chcieli poznać ich bliżej. Ich zachowania zakupowe, to co decyduje o tym, że są lojalni względem jakiejś marki, że są lojalni względem jakiegoś produktu. W jaki sposób... Oni mają problem z lojalnością chyba, nie? Ja wiem. To co nas interesuje, każdego design thinkera powinno interesować, dlaczego tak się dzieje. Nie? Czyli obserwacja, przed obserwacją, czy za obserwacją musi iść wyjaśnienie przyczyny. Nas będzie interesowało, w jaki sposób oni spędzają wolny czas, w jaki sposób jedzą, w jaki sposób podróżują, w jaki sposób wydają pieniądze i w jaki sposób pracują. I przede wszystkim dlaczego. Fantastyczny temat, ja się bardzo, bardzo tym jaram, bo to może być coś, czego jeszcze w Polsce nie było. Nikt, jestem o tym przekonany, nikt tak dogłębnie nie spenetrował tej przestrzeni. Same rozmowy, same obserwacje to jest coś, co jest kopalnia wiedzy. Mnie, tak, kopalnią wiedzy. I to jest kolejny chyba, kolejna wskazówka, którą możemy dać. Jak pójdziesz do ludzi, pójdziesz obserwować i będziesz to robić umiejętnie, to też jest bardzo ważne, to tam jest wiedza darmowa. Tak, ja mogę też wam też podpowiedzieć, bo na przykład my jako firma zajmuję się też badaniem w ogóle firm pod kątem komunikacji marketingowej. My to nazywamy audytem marketingowym i podstawą jest w ogóle wypełnienie briefu przez klienta. I najczęściej jest tak, że klient w tym audycie dokonuje samooceny, wiesz, tego swojego całego dzieła jakby marketingowego. I
Teraz mieliśmy okazję dzisiaj rozmawiać z jedną z firm, którą prowadzimy. Tak trzeźwe odpowiedzi na swój temat dali, że my byliśmy na zasadzie, aż mlaskaliśmy, na zasadzie, wiesz co, to był chyba jeden z najlepiej wypełnionych briefów, nie? Gdzie ludzie naprawdę przysiedli, ale z drugiej strony też wypracowali dla siebie ogromną wartość, zadając sobie pytania nawet, rozumiesz, nie? Przegenialne, nie? To jest również niezwykle istotne w całym procesie projektowania. Ludzie oczekują cudów, a mają narzędzia w sumie bardzo proste pod ręką. Tak, nie? Ale widzisz, do tego wszystkiego trzeba zrobić coś, co my nazywamy chowaniem ego do kieszeni. Tak, to jest trudne, no, to jest trudne. Pokora niezwykle istotnym kolejnym elementem. Tak. Spojrzenie, świeże spojrzenie, otwarte spojrzenie, ale również pokorne. To jest bardzo ważne, to co mówisz, że ja na przykład mogę wam powiedzieć, że jak w szkole na przykład sektor publiczny, to ja bardzo często dostaję od koordynatora, który dopina projekt, prośbę. Panie Maryszu, tylko żadnego negatywnego feedbacku, negatywnego w sensie w ogóle feedbacku. Dlaczego? Nie chcemy, żeby ktoś poczuł się źle oceniony, rozumiesz, nie? Na zasadzie popełniają kompletnie, wiesz, takie błędy, nazwijmy to fundamentalne, wiesz, kardynalne, a tobie nie wypada, bo proszę cię, żebyś nie mówił, nie? Nie chcą uzyskać feedbacku od gościa, który robi to kilkanaście lat. A przecież nie? Błąd. I to jest fatalny błąd, nie? To jest kolejny element w tym myśleniu, w myśleniu projektowym. Zamknięcie na feedback, nie? Popełnij błąd. No. To, że popełniasz błąd. To dobrze. Idealnie, jak popełniasz go tak szybko, jak to możliwe. Laboratorium albo z twoim prototypem. Tak. Popełnienie błędu jest niezwykle wartościowe, bo na tym błędzie jesteś w stanie, popełniając ten błąd i poprawiając go później, jesteś w stanie się nauczyć. Ty mówisz o iteracji, prawda? W tym procesie całym, tak, prawda? Tak, jak najbardziej. To jest proces, który między innymi, tak jak powiedziałem, polega na stawianiu pewnych hipotez, tak? No bo umówmy się. Weryfikowaniu. Umówmy się. Nie znalazłem jeszcze projektanta, który miałby radary ustawione na empatię, żeby można było powiedzieć, że on wie wszystko i że rozumie wszystkich. Nie? Czyli zawsze ty filtrujesz przez siebie, filtruje przez siebie obserwacje i to, co usłyszy od ludzi i później proponuje jakieś rozwiązanie. Coś, co może ten problem, który zdefiniowali, problem u klienta czy u odbiorcy, użytkownika rozwiązać. No ale to nie jest tak, że oni są, że oni nie mogą popełniać błędów. I to bardzo często te procesy są też wykorzystywane w ogóle w firmach, które zajmują się softwarem, prawda? Czy w ogóle technologicznych, bo oni pozwalają sobie świadomie nawet na wypuszczanie niepełnych wersji, bo rozwijają poprzez też feedback później, który dostają od na przykład użytkowników, prawda? Tak jest. No, tak jest. Nie boją się tego, tak. Nie boją mówimy się tego. Mówimy o tym, że mówimy tak na dobrą sprawę o świecie, który jest, czy o pewnych dyscyplinach, które są są bardzo blisko też siebie. Nie? Czyli my bardzo często współpracujemy. Pracujemy z ludźmi zajmującymi się między innymi UX-em, czy projektujących rozwiązania na przykład online. I to jest fajne, że my gadamy tym samym językiem. Rozumiem to, nie? Tak. Dobrze, to teraz idźmy do następnego pytania. Powiedz mi, gdzie w takim razie najczęściej design thinking znajduje zastosowanie? Nowy produkt. Nowa usługa, nie czyli wiem. Wszędzie, gdzie generalnie nowość jest, tak? To tam powinno być. To może być. To wejście, mówi się, że design thinking zajmuje się tak zwanymi problemami złożonymi. Wicked problems. I to jest na przykład wejście na nowe rynki, to jest wejście z nowym produktem, z nową usługą, to jest na przykład, nie wiem, właśnie wzrost sprzedaży. Tylko, że my patrzymy również na to, o czym wspominałem, że to może być w Polsce szczególnie, design thinking może być naprawdę świetną metodą do tego, żeby budować kapitał społeczny między ludźmi. Tak, super. Przede wszystkim w firmach. Zgadzam się. Bo uczy współpracy, nie? Uczy współpracy. I to interdyscyplinarnej. Tak. Fajne jest to, że cały zespół, zostawiając to ego, czy chowając je do kieszeni, z pewną pokorą, patrząc na tego, dla kogo projektują, czy na tych, dla których projektują, wchodząc z nimi w interakcję, bo bardzo często jest tak, że w tych procesach, do tych procesów zaprasza się klientów i wspólnie z nimi się projektuje, ten zespół widzi tego odbiorcę z jednej perspektywy. I to zaczyna budować pewną wspólną, pewną więź, tak? I pewien wspólny punkt patrzenia na tego. Tylko wartość dodana, nie? I to jest punkt wyjścia do tego, żeby zacząć dobrze ze sobą współpracować, żeby dobrze się ze sobą komunikować. W Polsce to jest niezwykle istotne i my uważamy, że szczególnie w Polsce właśnie design thinking może być narzędziem do
do zmiany na lepsze, bo wszyscy chcą inaczej pracować. To wszystkich frustruje. Stary, jak pójdziesz gdzieś do firmy i zaczynasz rozmawiać z ludźmi, bo bardzo często my zajmujemy się przede wszystkim tymi metodykami w kontekście systemowym. Tak? Nowe produkty, nowe usługi jak najbardziej, ale bardziej, jak mówiłem, interesuje nas to, w jaki sposób wszywać to do organizacji. Co oznacza w praktyce, że bardzo często pracujemy z HR-em. I jak zaczynasz rozmawiać z ludźmi, wszyscy ludzie mają ciśnienie do tego, żeby relacje były lepsze. Wszyscy chcą budować ten kapitał społeczny. Design thinking jest takim zwierzęciem, które pozwala ten kapitał społeczny zbudować. Pozwala zbudować lepszą atmosferę. Między innymi również to dotyczy chociażby generowania, wiesz, pomysłów. Tak. Burza mózgów w wydaniu polskim, no to jest największy hardcore, jakim można sobie pomyśleć, nie? Zwłaszcza jak mamy takie zarządzanie autorytarne. No więc nie? Właśnie, burza mózgów. Jaka burza mózgów, ktoś wymyśli. Nie? Ty wymyślisz i za chwilę siedzi ktoś, kto się, wiesz, skrzywi, to już nie, to tak. W sumie głupią rzecz palnąłem. Tak, a feedbackowanie w ogóle u nas to jest też osobny temat. Nie? Kolejna rzecz, kultura feedbacku. To, w jaki sposób pracujesz z kimś, to są moim zdaniem... To są pięta achillesowe naszego biznesu. Tak, ale nie? To są też aspekty design thinking, które... Być może nie są wystawiane na front jako te najważniejsze, nie? Bo design thinking, jak widzisz design thinking, w necie wygooglujesz design thinking, to pojawiają się karteczki fruwające, tak. Jakieś takie totalne bzdury. Nie? A tymczasem chodzi o to, że ty pracujesz z człowiekiem, to po pierwsze, po to, żeby zaprojektować coś dla innego człowieka. No, a przy okazji dostajesz dużo benefitów. Bardzo metodyczny sposób. Bardzo fajne. To mi się bardzo podoba. A Wojtku, powiedz mi, jakie są zatem etapy tworzenia, czy w ogóle etapy design thinking? I tu znowu ten szwedzki stół, nie? I ktoś powie, że jest 5, ktoś powie, że jest 6, kurczę, może być 8. Że jakby nie o to chodzi, bo nawet w obrębie samego design thinking to znajdziesz kilkanaście szkół, z których każda mówi coś innego, nie? Są nawet firmy, które zaadoptowały sobie design thinking jako design thinking i trochę to po prostu zmodyfikowały. IBM jest taką firmą, która codziennie takimi procesami się posługuje. Google jest taką firmą, nie? Więc abstrahowałbym od tego, ile tego jest. Na pewno bym nie mówił, że IDO, według IDO i to jest jedyne, IDO jest taką firmą, która spopularyzowała to myślenie. Albo że według Stanforda coś tam. Zresztą IDO też wykorzystało bardzo umiejętnie model Stanforda i go sobie po prostu zaadoptowało. Na pewno trzeba zacząć, niektórzy mówią, zacznij od empatii. Super, tylko że jak zaczynasz od empatii, to być może gubisz cały kontekst. My zawsze mówimy, w pierwszej kolejności musisz zrozumieć kontekst, szerokie otoczenie. Był taki architekt słynny, Eli Saarinen, fiński, który mówił, że zawsze projektancie uwzględniaj rzeczy w kontekście. Nie? Krzesło w pokoju, czy tam fotel w pokoju, pokój w domu, dom w dzielnicy i tak musisz szerszy u nas tego. Kontekst faktycznie jest problemem, nie? Bo to a propos projektowania takiego chociażby ładu przestrzennego, jak mieszkałem w Warszawie, to byliśmy w szoku, jeśli chodzi właśnie o brak kontekstu. Apartamentowiec luksusowy wciśnięty między dwa stare bloki w taki sposób na przykład, że użytkownicy, czy ci, którzy kupią na przykład to mieszkanie, siedzą w studni, nie? Bo nie mają światła, nie? Ale za to apartamentowiec nowoczesny z aspiracją do na przykład, nie wiem, 2 milionów za mieszkanie, nie? Ale to jak nie do zrobienia, jeżeli właśnie ten kontekst jest z bani, to nie? Widzisz, jak mówimy o architekturze, to od razu lampka mi się zapala do drugiego słynnego twierdzenia, do drugiego słynnego... My nie jesteśmy chyba mistrzami kontekstu, aksjomatu, że Louis Sullivan, architekt słynny w latach 20. powiedział, że form follows function, nie? Czyli forma wynika de facto z funkcji, którą musi pełnić A nie jest treścią samą w sobie, nie? I tak samo jest z każdą rzeczą. Słuchajcie, wszystko tutaj, co jest w tym pokoju, w tym mieszkaniu, przepięknym zresztą, jest zaprojektowane. Ktoś to jakoś zaprojektował, lepiej lub gorzej, z myślą o tym, kto będzie z tego korzystał, co będzie z tym robione. I teraz cały dowcip polega na tym, że w tej chwili, w dobie internetu, możliwości zaprezentowania oferty są takie, że w gruncie rzeczy z tego wszystkiego robi się chaos. Sam zresztą wiesz, tylko nieliczni są w stanie się przebić przez chociażby klatę. Ten szum internetowy.
W związku z tym niezwykle istotne jest to, żeby projektować rozwiązania, produkty, usługi z myślą o tym, co się będzie, przede wszystkim z myślą o tym, dla kogo, tak? Z myślą o człowieku, który mm-hmm. będzie z nich korzystał, mm-hmm. o tym, co się będzie dalej z tymi produktami działo w całym cyklu, w całym tym łańcuchu wartości. Więc znowu, design thinker nie jest projektantem, nie jest designerem, tak? To jest taki trochę miks, taki chciałbym być projektantem. Okej, okay. Tylko że nawet nie będąc projektantem, nawet kiedy taki design thinker nie jest projektantem, to na nim też ciąży pewna odpowiedzialność wymyślania różnych rzeczy i rozumienia tego szerszego kontekstu. Kontekst zawsze. Potem empatia, nie? Czyli potem wchodzisz, znowu amerykańskie, w buty tego, dla kogo projektujesz, czyli patrzysz z jego perspektywy. To teraz ja właśnie zadam następne pytanie, no. Bo bardzo często właśnie punktem wyjścia jest empatia. Właśnie w tym modelu stanfordzkim też jest to tak zwane empatyzowanie. I teraz tak. Porozmawiajmy trochę o tej empatii, bo to jest też następne nasze pytanie, czyli dlaczego empatia jest elementem wyjściowym projektu tworzonego przy pomocą metody design thinking? Dlaczego to jest tak ważne, żeby zrozumieć, żeby być w butach drugiej strony? Ja czytałem ostatnio bardzo dobrą książkę Daniela Golemana Focus. On mhm. mówił o tym, że generalnie rzecz biorąc my jako ludzie mamy coraz większy problem z uzyskaniem skupienia z uwagi na to, że jesteśmy rozpraszani tymi wszystkimi bodźcami internetowymi. I podzielił jakby na empatię na dwa jakby tory. Jedną empatię taką troskliwą, wynikającą z tych naszych zdolności interpersonalnych, ludzkich, nazwijmy to głębokich, a drugą empatię kognitywną. Kognitywną rozumianą jako empatię, która nie wynika z takiego, bym powiedział, bardzo bym chciał ludzkiego podejścia, tylko ze zrozumienia. Mhm. Na przykład widzę emotikonę, że ktoś się uśmiecha, mhm. to wiem, że jest w dobrym humorze, natomiast moja na przykład odpowiedź może być również za pomocą emotikony, również uśmiech, ale w żaden sposób ja mogę nie odczuwać tej radości. Ja po prostu rozumiem, że ktoś tak. się cieszy, ale ja w ogóle tego nie czuję. Nie? Mhm. Powiedz mi, w przypadku akurat design thinking, jak wygląda z tą empatią? Ona jest równie istotna? To jest taki punkt, bez którego nie da się? No tak, bo dzięki empatii jesteś w stanie mhm. precyzyjnie zdefiniować potrzebę. Okay. Precyzyjnie zdefiniowana potrzeba, problem jest w stanie skierować się w stronę dobrego rozwiązania, czy rozwiązania, które krótko mówiąc będzie na tę potrzebę. Czyli ten polski szef, który generalnie ma słabo z empatią, to chyba... Nie? Są szkoły takie, które mówią, że empatii nie można przesadzać. Uczyć, ale też nie można uczyć. Inteligencji mhm. emocjonalnej, można kształtować inteligencję emocjonalną, empatii nie można uczyć. Kurczę, ja patrzę sobie na to, że jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to jest biznes. Aha. Ty mówisz o szefie, aha. tak? I o tym, że on nie jest empatyczny. Najśmieszniejsze jest to, że to, co kiedyś było uznawane za miękkie, dzisiaj jest twarde. I teraz, co to znaczy? To twarde znaczy, rozumiem, co daje co twarde rezultaty. Nie? Sensem biznesu w tej chwili, to, na czym firmy zaczynają zarabiać, co powoduje, że ludzie przychodzą do nich i kupują ich produkty i usługi, są właśnie te miękkie rzeczy. Mhm. Umiejętność zrozumienia odbiorcy. Umiejętność zrozumienia, jak masz knajpę, to jeżeli rozumiesz tego, kto do ciebie przychodzi i dlaczego przychodzi, to jesteś w stanie proponować mu co jakiś czas nowe rzeczy, jesteś w stanie cały czas utrzymywać zainteresowanie tego kogoś, mhm. jeżeli robisz to umiejętnie. Wykorzystujesz do tego empatię, wykorzystujesz do tego umiejętność obserwowania, umiejętność rozmowy z ludźmi. To, co było miękkie, jest dzisiaj twarde, bo to pozwala ci zarabiać. I teraz to na przykład to dowodzi tego tak naprawdę, że w praktyce też empatia bardzo pomaga na przykład w ogóle przetrwać biznesowo. Nie? Ta miękka sfera, na którą wiele osób nie zwraca uwagi, powoduje jednak to, że meritum się na przykład broni lepiej albo nie broni się wcale. Nie? Taki case nasz własny, byliśmy ostatnio u lekarza z żoną i lekarka była, jak to w polskiej medycynie, mimo że była płatna wizyta, to była de facto, wiesz, zero wejścia jakby, wiesz, w relację pacjent, który może chcieć coś więcej. Nie? Mhm. To była pierwszy raz sytuacja, gdzie moja żona powiedziała, że wystawiła komuś opinię, nie? Wiesz, na znany lekarz. Mhm. Nie? Bo faktycznie ta babeczka, która była tym prowadzącym specjalistą, na każde pytanie, wiesz, na zasadzie,
Nie chcę mi się tego tłumaczyć. Nie? Właśnie trzy kropki wygooglaj sobie. Nie? Rozumiesz? Nie jesteś w stanie na przykład zarzucić tej osobie, że ona nie wie, o czym mówi, bo prawdopodobnie wie, tak, z tytułu zawodu, ale z drugiej strony ty jako pacjent, mimo że zostałeś prawdopodobnie fachowo obsłużony, bo wiesz, diagnoza i tak dalej, natomiast wychodzisz tak z poczuciem niesmaku ogromnego, nie? Tak czy siak. Nie? Dobrze. I teraz co mógłby zrobić, nie? Ten widzisz, człowiek? Tylko nie? To, że mamy relację usługodawca-usługobiorca, oznacza, że w tej relacji uczestniczy zarówno usługobiorca, jak i usługodawca. I teraz patrząc na to z perspektywy usługobiorcy, pełna zgoda, tak? Rozumiem cię, mam tak, wysoki poziom empatii, tak. Ale jak sobie spojrzysz z perspektywy usługodawcy i pomyślisz sobie, dlaczego ona taka była? Czy to jest tak, że ona ma tyle pracy, czy być może, nie wiem, zanikły jej neurony lustrzane, ale być może ma faktycznie tyle pracy. Być może system, który ona ma, w którym ona tkwi, jest tak źle skonstruowany, że ona po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma czasu poświęcić ci więcej niż to, co niby was spotkało. Tak, niby okay, tak, nie? Nie oceniam. No, właśnie wiem, cały dowcip polega na tym, żeby jasne. Nie oceniać, tylko spróbować znaleźć przyczynę zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej. Usługa to jest spotkanie dwóch ludzi, to jest spotkanie dwójki ludzi. W waszym przypadku w trójkę, nawet czwórki. Trzymam kciuki. Natomiast cały dowcip polega na tym, żeby nie myśleć tylko i wyłącznie o usłudze w kontekście odbiorcy użytkownika, ale również tego, kto tę usługę w twoim imieniu świadczy. Będzie świadczył. Tak, ale widzisz, to też... Japończycy mają to jest opanowane fantastycznie. Case, tak, ale ja też myślę sobie o sobie na przykład, bo ja na przykład też łapię się na tym, że czasami na przykład nie mam tej cierpliwości, żeby tłumaczyć swojemu klientowi rzeczy, które są 30 razy tłumaczone na prawo i lewo i łapię się na tym, że de facto on mnie nie oceni później przez pryzmat mojej ekspertyzy, wiedzy, doświadczenia, tylko przez pryzmat tego, że mi na przykład, wiesz, drgnie coś, bo na przykład... Rozumiesz, nie? Nie będę miał takiego feelingu właśnie w stylu, to może nie jest jego świat, on może w tym nie siedzi, może on wymaga odrobiny wejścia w jego buty. Ja zauważyłem, że te sytuacje z klientami, gdzie de facto poświęca się właśnie rzeczy niemerytoryczne, nie? To znaczy takie właśnie wejście w te buty klienta daje lepszy feedback i opłaca się dużo bardziej w przyszłości nawet, bo też równoważy jakby to poczucie dyskomfortu po stronie klienta, który czuje się czasami w takiej, czy ja w stosunku do lekarza, czy lekarz w stosunku do, czy powiedzmy, czy ten, wiesz, klient w stosunku do mnie w takiej pozycji nieco niższej, nie? Bo wiadomo, jeżeli ja idę do doktora, zawsze czuję się w dyskomforcie. Teraz chodzi mi o to, że być może wy projektujecie na poziomie waszych procesów takie reakcje, żeby dać ludziom jednak znać, słuchaj, przyjdzie do ciebie ten człowiek, ty jesteś zmęczony, robisz to po 30 godzin, ale z drugiej strony po drugiej stronie też twój klient, to będzie hotel, to będzie prawnik, to będzie ktokolwiek, może też na przykład być, wiesz, w tym momencie już wkurzony, nie? To nie jest tak, że ty pracujesz, masz prawo być wkurwiony, bo według znowu badań raportu RP, widziałeś, nie? Rzeczpospolitej, 48% Polaków w ogóle się przykłada do roboty. To jest najniższy współczynnik w Europie, nie? Z różnych powodów. Jakbyś był empatyczny, to byś pewnie doszedł do wniosku, bo im mało płacą, nie? Mają nieciekawą robotę, w związku z tym im się nie chce. I mamy przy tym bezrobocie, które jest niecałe 5%, jeśli dobrze pamiętam. Ale to jest, widzisz, to jest... I teraz jeszcze tylko spuentuję ci, bo jechałem ostatnio na szkolenie, gdzieś tam prowadząc, wiesz, do Szczecina. 12 w nocy zjeżdżam do hotelu i koleś kompletnie jakby tego, co ty mówisz, to wydaje mi się zupełnym banałem, w sensie banałem, oczywistą oczywistością, czy był... wejść w buty konsumenta, którego obsługujesz. O 12 w nocy mówi do mnie na zasadzie, że mam 15 minut poczekać, bo on kasę zamyka. Nie? Ja, rozumiesz, nie? Ja temu proponuję, to może pan by ewentualnie pozwolił mi się zameldować, wiesz, zanieść do pokoju i ewentualnie rano się po prostu rozliczę z panem, nie? Tak, to widzisz. Zupełnie nie było to możliwe. Mnie jeszcze facet jeszcze mi wysłał, to też ci dam obraz i wam też dam obraz, jak wiesz, na zasadzie jaki ząk, nie? Wysłał jeszcze mnie do nie tych drzwi, nie? Na zasadzie główne drzwi do hotelu były zamknięte, nie? Ale widzisz. Czyli zero rozumienia, nie? Ja mam z tyłu co głowy... Co z tym zrobić, ja nie? Mam z tyłu głowy, zrobić, ja nie? Mam z tyłu głowy to, co Wojtek Hera u ciebie w zeszłym tygodniu powiedział. Bardzo blisko jest to, co on mówił, jest bardzo blisko tego, co ja czuję, co my uprawiamy. Tylko my po prostu jesteśmy na innych etapach. Wojtek jest na froncie, my jesteśmy na etapie projektowania na przykład procesów. Człowiek jest... U usługodawcy, ten, który świadczy usługę, zawsze jednym z najważniejszych elementów tej całej układanki. W związku z tym, co ja mogę powiedzieć, tych ludzi trzeba najpierw zatrudnić
Właściwych. Właściwych, nie? Sorry, no trzeba to tak powiedzieć. Dwa, ich odpowiednio zmotywować. Dbając o nich, nie? A nie tylko wymagając. Nie? Szkolić ich, tak? Chociażby ze sprzedaży i tyle. Tak, tak. Trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie, rozumiejąc potrzebę, bo potrzeba po drugiej stronie jest taka, żeby... I wartość, którą się wytwarza w całym jakby procesie, nie? Właśnie. No. Dlatego, że projektowanie usług dzisiaj, kiedyś projektowało się usługi, tak jak siedzieliśmy za biurkami, też byłem takim konsultantem, to mapowaliśmy procesy i potem wiesz, a siedzieliśmy cały czas za tym biurkami, nie? Mhm. To jest teraz jeden tylko ze streamów, bo drugim streamem są emocje. To są właśnie, to jest odpowiadanie na potrzeby w oparciu o empatyzowanie, w oparciu o emocje. I my tego mamy za mało, nie? Tego, mamy tego za mało, nie? Kto do mnie przychodzi, z jakim problemem ma. Ale dobry projektant projektuje nie tylko z perspektywy tego, kto przychodzi, ale również tego, kto będzie świadczył usługę. Bo wtedy możemy faktycznie mówić o tym, że ta usługa, okej, mówię o usłudze analogowej, nie? Mhm. Takiej bardziej offline, wtedy ona zadziała. Fantastyczną, moim zdaniem, robotę zrobiły dziewczyny i chłopaki z Ukrainy, których na przykład spotykam w hotelach. 99% mega, uważam, że to oni podnieśli kulturę pracy w usługach. Jakkolwiek to nie zabrzmi, to jest moje zdanie. Tak? Mimo, że niekoniecznie mówią po polsku, nie? Wiesz co, ale to jest też fajne. To jest też bo element, oni się starają, nie? To jest element, tak. Tak. Ja w sensie byłem, uśmiechem nadrobić. Tak, ja byłem, wskoczyłem raz na dworcu do takiego przybytku M, takie jest żółte, i zjadłem coś takiego burgera, znaczy nie nazywają tego burgerami, kanapkę na szybko. Ja zostałem obsłużony tak, że miałem wrażenie, że jestem w zupełnie innym miejscu, pięciogwiazdkowym. Naprawdę. To było fantastyczne i ja to do dzisiaj pamiętam. Ja tam wracam. Po to doświadczenie. Po to doświadczenie. Po prostu. Według badań, do których kiedyś dotarłem w 2020 roku, jedynie doświadczenie będzie jedynym czynnikiem trwale wyróżniającym marki na rynku, wiesz, konkurencyjnym. Tak, tak, bo też zmienił się... Wszystko będzie to samo komunikacyjne, zmienił, nie? Zmienił się paradygmat. Kiedyś się mówiło o wartości dodanej, dzisiaj mówi się o doświadczeniu. To doświadczenie będzie de facto, można wartością dodaną. Walutą, nie? Tak, tak. Też, to doświadczenie będzie walutą. I teraz doświadczenie pomaga dawać... Masz rację. Doświadczenie również pomaga bardzo, konkretne bardzo rzeczy. Bardzo mi się podoba, nie? Doświadczenie jako rzeczy. Waluta. No. Tak, super. Tak. Bardzo fajnie. To na slajd może wylądować, nie? Doświadczenie jako waluta. Nie masz na to patentu jeszcze, nie? Nie, bardzo ładny, nie, podoba mi się. To jest bardzo fajny tekst. Słuchajcie, ja czytam wasze komentarze, patrzę je, notyfikuję je, więc za chwilę do nich przejdziemy, jeśli chodzi o pytania. Całkiem spora jest tego lista. Natomiast ja jeszcze chciałem jeszcze z dwa pytania do Wojtka przejść. Powiedz mi, tą mapę empatii na razie może porzucimy, bo to może być, ta lista pytań czekających jest duża. Sformułowanie pytania. To jak już pytania, to mi lampka się zapaliła, że możemy mówić o formułowaniu pytania. Kiedyś rozmawialiśmy o reframingu. Dobrze, no właśnie, to przejdźmy może, Marcinie, do ósmego pytania. Jakie są sposoby definiowania problemu i czym są poniższe techniki, na przykład właśnie reframing the problem, tak? Proszę powiedzieć coś więcej. Widzisz, znowu, design thinking z zewnątrz wygląda fantastycznie i że to niby takie proste jest, ale jest kilka niuansów, które są w stanie skutecznie utrudnić cały proces zespołowi. I jednym z nich jest właśnie umiejętność sformułowania tak zwanego wyzwania problemowego. Nie? Bo to jak zaczynasz analizować, to wychodzi na to, że dochodzisz do tego, co jest tym problemem tego twojego odbiorcy, tego twojego klienta, użytkownika. I musisz to nazwać. I w tym momencie umiejętność sformułowania daje ci przestrzeń do tego, żeby generować pomysły. Przykład. Jesteśmy w tej chwili w tym... Niedaleko nas jest arena w Poznaniu. To mi przypomina jedną anegdotę. Wybieraliśmy się na koncert z Izą, moją żoną. I to była niedziela, jakoś tak po południu i ja zapytałem Izę, czy byś przypadkiem... nie pojechała, a ja sobie piwko wypiję. I ona wtedy bardzo się spięła i postawiła mi jeden warunek, że możemy tak, że spoko, okej, pod warunkiem, że pojedziemy godzinę wcześniej.
No i to był dla mnie naprawdę duży problem. No więc zacząłem trochę drążyć, nie? Tam prawie się pokłóciliśmy, no ale dobra, zajechaliśmy tam i weszliśmy do tej areny i zobaczyłem wszystkich ludzi, którzy wchodzili, nie? Całe tam kilka tysięcy osób na ten koncert weszło, ja byłem pierwszy, prawie mogłem wszystkich witać. Piątkę przywitać. Dobra. Zacząłem drążyć i pytać się, dlaczego. I teraz kilka tych pytań, dlaczego, doprowadziło do tego, że zrozumiałem, że w gruncie rzeczy Iza patologicznie nie lubi się spóźniać na jakieś umówione spotkania, a postrzegała ten koncert jako spotkanie, które jest de facto umówione, ona musi przyjechać. I to była jedna rzecz. I druga rzecz była taka, jak ona wiedziała, że będzie jechała, to bała się tego, że nie znajdzie miejsca do zaparkowania. Że nie będzie mogła zaparkować, nie? No czyli mamy de facto, mamy niepewność, mamy obawę, która składa się niejako z dwóch części. I teraz moglibyśmy, idąc takim normalnym torem powiedzieć tak. Dobra, to teraz problem Izy jest taki, że Iza potrzebuje miejsca do zaparkowania. Nie? No to jakie rozwiązania możemy wymyśleć? No to tak, wymyślić. To zawsze będą takie, powiedziałbym, generyczne rozwiązania. A jeżeli zaczniemy kombinować z formułowaniem tego i na przykład weźmiemy coś takiego, że Iza potrzebuje, sformujemy to w ten sposób, że Iza potrzebuje sposobu, nie, żeby zaparkować, żeby dotrzeć na koncert na czas. Potrzebuje sposobu, żeby zaparkować. I to przekuwamy w tak zwane wyzwanie projektowe, które mogłoby brzmieć, jak możemy ułatwić Izie parkowanie tak, żeby mogła dotrzeć na koncert na czas. Jak możemy ułatwić Izie parkowanie? Zobacz, z miejsca parkingowego przeszliśmy na poziom ułatwienia procesu parkowania, co powoduje, że otwiera nam się pełen wachlarz możliwości. Już napięcie w domu spada. Abstrahuję od tego, ale zobacz. Bo to pewnie już widzę, że ci myśli zaczynają... Tak, widzę pewne analogie u siebie w domu. Ale też widzisz rozwiązania, nie? Że to może być na przykład rozwiązanie dla organizatora koncertu, który może na przykład, nie wiem, miejsca parkingowe zaszyć w bilecie, tak? Za które na przykład ktoś będzie chciał zapłacić. A to może być coś, może być punkt wyjścia dla firmy, która będzie tworzyła aplikacje dla firm eventowych, które zarządzają na przykład miejscami parkingowymi. Możliwości jest kilka. A ta potrzeba jest stała i narastająca. Potrzeba jest stała, przestrzeń. Umiejętnie zweryfikować. Zobacz, Karolina. Kiedy Karolina, twoja małżonka, ma urodziny? Ma urodziny. Teraz już wiem. Teraz już wiesz. Ale teraz zobacz. Można by powiedzieć tak. Chcesz na urodziny Karoliny na przykład zorganizować, chcesz coś jej dać. Możesz sobie wymyślić, napisać na kartce, jak możemy zorganizować party urodzinowe dla Karoliny, nie? A to będzie zawsze party. Jak przesuniesz ten środek ciężkości, potrzeba będzie ta sama, przesuniesz środek ciężkości w inną stronę. W jaki sposób możemy sprawić, żeby Karolina poczuła się w tym dniu wyjątkowo? To otwiera ci się cała przestrzeń do generowania fantastycznych pomysłów, nie? Rozmawiałem niedawno z Magdą Małachowską, serdeczną koleżanką. Magda, pozdrawiam cię, jeżeli to oglądasz. I Magda mówi, że case z Zalando, rozmawiała z projektantami Zalando, którzy właśnie pracowali między innymi nad doświadczeniem unboxingu, otwierania ciuchów, które są zamówione. No i oni sobie stworzyli pewien profil użytkowniczki, Pola, nazwali ją Pola, tak? I wyzwanie projektowe brzmiało, w jaki sposób możemy sprawić, żeby Pola krzyknęła z zachwytu przy otwieraniu tej paczki. Nie? To zobacz, ile możliwości, jaką przestrzeń daje ci dobry reframing. To jest niezwykle istotne i zachęcam wszystkich do tego, żeby też pracowali nad umiejętnym formułowaniem. Czyli problem przekuć tak naprawdę w zasób, tak? Bo on tworzy na przykład nowe pole do nowych... Sformułować ten problem w ten sposób, żeby nie był zbyt wąski, żeby nie był zbyt szeroki, tak? Żeby otworzył ci przestrzeń do generowania pomysłów. To nie jest proste w tym procesie. No, powiedziałbym, na pewno. Z naszej perspektywy to jest klucz. Nie? To jest klucz do dobrego... Pierwszym kluczem jest umiejętne, precyzyjne zmapowanie potrzeby. Drugim nazwanie tej potrzeby, tak? I otwarcie tej przestrzeni do wymyślania, do produkowania pomysłów. Super. A wiem, że też a propos takich rzeczy, też projektowałeś doświadczenie nasze tutaj w Poznaniu, jeśli chodzi o poznańskie lotnisko. Powiedz mi, co dzięki Tobie my mamy w
Poznaniu. Co tam jest lepiej? Ja dawno nie leciałem, bo ostatnio pewnie z półtora roku temu do Barcelony i nie mogę do niczego się przypieprzyć. To twoja zasługa? Nie, to nie było. To bardzo mi miło i w ogóle to nie o to chodziło. To był projekt badawczy, powiedziałbym taki unikatowy w skali nawet europejskiej. My badaliśmy to, w jaki sposób stres wywołany przejściem przez security, przez kontrolę bezpieczeństwa, może się przełożyć na twoją chęć wydawania kasy w tej strefie airside, okay. Czyli po stronie tej już za security. I ciekawe odkrycie u nas, czy w tym projekcie, doprowadziło do tego, że poprawiony został element związany z zakupami, ale to nie chcę... To wiesz co, to ja już teraz wiem, o co chodzi, bo kiedyś jak lecieliśmy z Karoliną na wakacje do Egiptu nurkować, to okazało się, że połowa samolotu była kompletnie nawalona, jak to nasi latający. Ja myślałem, że to po prostu jest kultura, a to jest stres na bramce. Słuchajcie, nie, bo była taka hipoteza, jako projektanci postawiliśmy sobie taką Dlaczego hipotezę. Ludzie piją w samolotach? Im bardziej dociśniesz, tym człowiek będzie chciał odreagować. No. Nie, okazało się, że ta granica, ta cezura wcale nie musi przebiegać na granicy landside, airside, czyli security, tylko przebiega dla różnych typów klienta w różnych miejscach. To było ciekawe. Mało tego, odkryliśmy... odkryliśmy jedną rzecz, która nas zszokowała, nas jako projektantów. Otóż okazało się, że to byli starsi ludzie, z którymi zaczęliśmy rozmawiać i później jeszcze zweryfikowaliśmy to, chyba trzy osoby miały ten sam problem. No bo pytaliśmy o zakupy, nie? Pytaliśmy o to, w jaki sposób kupują, co kupują i tak dalej. I doszło do alkoholu. To a propos tego alkoholu mi się skojarzyło. No i okazało się, że oni nie kupują, słyszeliśmy literalnie, że oni nie kupują alkoholu. Super. Ale dopytaliśmy dlaczego. I dlaczego? Za drogi. Bo nie wolno wnosić alkoholu przecież. Okej. Okay. W sensie na pokład. No tak, bo faktycznie była awantura nie, Mariusz, o to. Z ich perspektywy, z ich perspektywy zakupy, nie wiem, w Baltonie czy gdzieś, były niemożliwe, dlatego że z ich perspektywy nie wolno było wnosić płynów na pokład, co jest absolutną bzdurą. Nie? Okay. Ciekawe było to, że prawdopodobnie, nie wiem, ktoś we Włoszech, bo byliśmy we Włoszech w tym roku i fajne było to, że w sklepach były kartki z napisami, że spokojnie tutaj można kupić alkohol i wnosić go na pokład. No tak, bo na bramce wylewają nam płyny, jeżeli przechodzimy, tak? I ktoś mógł na przykład... Ale to na bramce, a to już było, ja wiem, tylko, to już było na gejcie. Rozumiem. Na gejcie. Rozumiem. Także to ciekawy... Czyli tu wyjaśnienie tego, że można, tak? Spowodowało większą konsumpcję tego konkretnego... W ogóle muszę powiedzieć, i to też jeszcze raz zachęcam... Prosty bajer, nie? Zachęcam tych wszystkich, którzy chcieliby dotknąć, żeby dotknęli, żeby poszli do ludzi, żeby spróbowali takich procesów. Niech zrobią je sami, niech nauczą się na własnych błędach, wcale nie muszą ich chodzić na szkolenia, wcale nie muszą uczestniczyć od razu w projektach, niech zrobią coś samemu dla testu, dla siostry, dla brata, dla mamy, dla taty, dla kogoś, niech spróbują. Tak. Bo naprawdę warto, można odkryć wiele fantastycznych rzeczy. Ja też to jest to, czym my się jaramy, odkrywanie rzeczy jeszcze nieodkrytych. Ludzie ci nigdy do końca nie powiedzą, jak jest naprawdę. Mhm. Jak pracujemy bardzo dużo w branży spożywczej, to bardzo często jest, wiesz, raporty pokazują, że wszyscy się odżywiamy zdrowo i czy w ogóle chcemy, deklarujemy, że się odżywiamy zdrowo. Oczywiście na dużym poziomie ogółu operuje, nie? A jest prosty patent, prosta technika, telefon do przyjaciela. Siedzi grupa 10 osób w czasie sesji projektowej. No i w pewnym momencie chcemy coś zweryfikować. Mówimy, dobrze, to niech każdy z nas wybierze sobie ze skrzynki swojej trójkę znajomych, zadzwoni do nich i poprosi o to, żeby podeszli do swojej lodówki, otworzyli ją, trzasnęli fotkę i przesłali. I to zdrowo wyszło. W ciągu 20 minut masz 60 zdjęć, które są dla ciebie materiałem badawczym za free. No tak. Za free. Tak. Nie? I, no i zaczynają się odkrycia. To jest niesamowite. W ogóle cała praca nad odkrywaniem tego i zamianą w rozwiązania, to jest coś, co myślę wszystkie osoby, które w procesach design thinking uczestniczyły, no myślę, że część z nich na pewno może to potwierdzić. Czy to jest, a powiedz mi, czy to jest droga metoda? To znaczy, czy MŚP stać na tego typu rozwiązania? Bo wiesz, to wszystko brzmi jak dużo czasu.
A my jak ognia, albo inaczej, ja widzę, że przedsiębiorcy jak ognia boją się czegoś, co nie będzie dawało rezultatów, wiesz, na wczoraj najlepiej, nie? Jak to wygląda z perspektywy takiej, wiesz, typowo już wykonawczej? Z czegoś trzeba zrezygnować, żeby coś można było osiągnąć. Jeżeli tym zasobem ważnym jest, to możesz zatrudnić kogoś, a trzeba mu będzie wtedy zapłacić. Okej, fajnie, my takie rzeczy robimy, ale nie jest to, żeby była jasność, to nie jest tak, że my chcemy pracować dla wszystkich w tym kraju. Nie obsłużysz. To nie jest tak. Jest trochę ludzi, którzy są w stanie te projekty, myślę, fajnie zrobić. Ale można też zrobić to samemu. Pomyśleć o tym, w jaki sposób, czy wgryźć się w metodę. Mnóstwo materiałów jest w sieci darmowych. Wystarczy chcieć. No, wymaga to czasu i wymaga to poświęcenia. Wymaga to wkręcenia się w temat. Ale jak ja jestem, gdybym był właścicielem, tak jak jestem właścicielem, no to po prostu najzwyczajniej w świecie to jest zwykła analiza biznesowa. Nie? I to input zawsze jest, versus output, no, nie? No tak, to jest zawsze ryzyko. Tak? Zatrudniam kogoś, coś ma być efektem, albo robię coś sam. Ważne jest jedno. Znowu piękne polskie przysłowie. Go slow to go fast. Nie? Spieszy powoli. To nie jest tak, że ta metoda od razu jest magiczną różdżką, która da wszystkim rozwiązanie. Nie. Czasami w tym procesie, bo ten proces jest liniowy, ale w tym procesie trzeba się na przykład cofnąć, bo popełniliśmy błąd. Cenny. Bo coś nie wyszło. I teraz jak coś nie wyszło, to musisz wrócić i zastanowić się, dlaczego nie wyszło, co wymaga dodatkowego czasu. Nie? Go slow to go fast. Jeżeli chcesz robić faktycznie te projekty, to musisz wejść to z pełną świadomością. Nie można być jednocześnie w projektach i jednocześnie mieć 2 tygodnie. Tu Piotrek Kowalski, pozdrawiamy Cię Piotrku, pisze o tym, że powstały design sprinty, które ograniczają proces DT do minimum potrzebnego czasu. Tak. Uważam, że design sprint jako metoda jest bardzo ciekawa. Cały czas to jest metoda, która się rozwija. Google tę metodę spopularyzował. Uważam, że dla mniejszej firmy, dzięki Piotrek, to jest bardzo dobry pomysł. Sprint jest fajnym tematem. Tylko to też jest, znowu, to wymaga pewnego zaangażowania. Na 5 dni bierzesz zespół, musisz wyłączyć wszystkie komórki, musisz faktycznie się skupić, tak? To już jest spora inwestycja. Bo to są sesje, to są 4,5-godzinne sesje dziennie. Jedziesz według planu i to też, znowu, to nie będzie tak, że to rozwiązanie zmieni świat. Nie łudźmy się, design thinking też nie wprowadza takiej tak zwanej przełomowej innowacji. Design thinking rozwiązuje problemy. Z produktem, tak? Ale to nie jest... Okej, ktoś powie, no ale przecież Uber powstał, albo Airbnb. Fajnie, ale to też było tak, że to były procesy bardziej iteracyjne, nie przełomowe. Same pomysły nie są niczym. Z całym szacunkiem, no też nie chciałbym mieć takich innowacyjnych pomysłów jak Airbnb albo Uber. Nie, to były pomysły, ale one wykorzystały po prostu to, co było wcześniej. I bardzo umiejętnie połączyły to. Nie? Tak uważam, że Google, że sprint jako taki jest bardzo ciekawym podejściem. Ono wymaga niesamowitej dyscypliny. Jeszcze większej niż normalnie w projekcie. Nie? Czyli zamykasz się, koncentrujesz się tylko i wyłącznie na tym, co masz do zrobienia. Super. Słuchajcie, moi drodzy, dotarliśmy do momentu, w którym ja już listę pytań swoich wyczerpałem i teraz przejdziemy do pytania z Waszej strony. Będziemy po kolei sobie je wybierać i na wszystkie, które uda nam się w czasie oczywiście, które mamy jeszcze, postaramy znaleźć odpowiedzi. Ja może najpierw sobie przeczytam, dobrze? Wybiorę pierwsze z brzegu. Mariusz Woźniak, to będzie według mnie, Marcinie, przedostatnie. Nie wiem, czy widzimy to samo. Czy macie wrażenie, że biznesom pewnie, rodzinnym jest trudniej. Ciężko przekonać osobę bliską, która powiedzmy jest w biznesie 20 lat, że ktoś młody, kto nie ma doświadczenia, może zaproponować wdrożenia, które mogą poprawić rentowność biznesu i na przykład zadowolenie z klientów z realizowanych usług. Ego i jeszcze raz ego. No właściwie sam sobie tutaj Mariusz odpowiedział. Nie? To jest bardzo trafne. Natomiast ta firma... To się da. To słuchaj, się ta da, firma, nie? Od której zacząłeś, to jest bardzo dobry przykład. Ale nie jest to łatwe. Jak zarządzasz biznesem, to zawsze ponosisz ryzyko. Tak. Firma, właściciel tej firmy i właścicielka, którzy przyszli do mnie i do ciebie, oni de facto... Oparli się na dzieciach w sumie. Ale nie? Też zarezykowali, opierając się na dzieciach, zatrudniając, wchodząc w pewien proces. Tak, nie? tak, tak, tak.
Oni nazywali to marketingowymi rewolucjami, pamiętam. Tak, tak, to tak, było tak, bardzo, tak, bardzo fajne. Jedno jest pewne, bo mój serdeczny kolega mówi, że on jest sukcesorem właśnie takiego MŚP. Mateusz pewnie. Mateusz mówi, że 20 lat temu, jak oni zakładali firmę z ojcem, to w zasadzie nie musieli nic, bo wszystko samo po prostu ciągnęło jak odkurzacz. A w tej chwili jest inaczej. I to jest inaczej, to jest coś, co się pojawia w polskich firmach coraz częściej. My nie wiemy, co dalej. Tak, tak, bo zmiana jest. Jest zmiana, my nie wiemy, co się dzieje. Tak. I teraz, no sorry, na początku, jak zakładaliście biznes, To też nie było, ale to też, Mariusz, tak, ale też nie było prawda. Tak, że mieli gwarancję sukcesu. W większości ludzi dywan się wyrwał spod podłogi, nie? W sensie spod nóg, nie? Po prostu. Tak, destabilizując. W związku z tym, i to jest kolejna wskazówka, tak. Naprawdę, słuchajcie, nie bać się eksperymentować, nie bać się robić rzeczy. Ale niewątpliwie, Mariuszu, masz rację, jest trudno w rodzinie. Tak. Ja dzisiaj też rozmawiałem z klientami, którzy są, nomen omen, też z firmy rodzinnej i tam są problemy, na poziomie, gdzie już prawnicy wchodzą, nie? Bo się nie dogadali, bo tata miał inną wizję, wiesz, dzieci być może nie miały, to nie do końca też chciałbym jakby tu wchodzić w szczegóły, ale po prostu no, nie dogadali się i to na pewno jest dużo trudniej w rodzinie, bo to tak jak wojna domowa, wiesz, wszelkie wojny domowe są dużo bardziej krwawe. To też mogę powiedzieć, że firmom rodzinnym i sukcesorom, bo myślę, że może Mariusz jest sukcesorem takiej firmy, powstało trochę narzędzi również dla firm. Ojcowie, założyciele, czy w ogóle rodzice, dzieci, kwestia sukcesji, tego w jaki sposób tą sukcesją zarządzać. Nie tylko pod kątem prawnym, ale psychologicznym. W jaki sposób rozmawiać z ojcem i argumentować, tak? Po to, żeby go przekonać do tego, żeby właśnie nie bał się zaryzykować. Mariusz tutaj też zadaje kolejne fajne pytanie. Poczekaj, bo to jeszcze może jeszcze jedno zadam, bo Mariusz widzę, to jest bardzo aktywny. Coś czuję, że do Mariusza pójdzie dzisiaj magazyn, więc to jest może dobra informacja dla niego. Magazyn i badge. I badge. Co? I'm very human. To jest od Wojtka z kolei, więc Wojtek do tego magazynu doda również od siebie coś. Natomiast dobrze, ale to tak czy siak. Czy na design thinking można patrzeć w kontekście budowy zachowań pracownika w odniesieniu do obsługiwanego klienta, wytworzenia procesów? Pytanie Mariusza Woźniaka jeszcze raz. Uważam, że tak. Uważam, że tak. Oczywiście znowu wymaga to przygotowania pewnej infrastruktury. Bo jeżeli z procesu i z potrzeb z jednej strony pracownika, z drugiej strony klienta, użytkownika, odbiorcy, wychodzą takie rzeczy, które będą wymagały zmian strukturalnych w firmie, to zarząd powinien być na to gotowy. Czyli powinien być na to gotowy, że jeżeli wchodzi w proces, to nie wchodzi w ten proces po to, żeby dowiedzieć się rzeczy niefajnych i je potem zamieść pod dywan, bo to jest strata prądu, kasy, po co? Tylko wchodzi po to, zakładam, żeby coś zmienić. Jeżeli chce coś zmienić, to musi być świadomy tego, że mogą być jakieś konsekwencje, że do czegoś możemy w tym procesie, czy może w tym procesie dojść. Nie? Ale uważam, że zaangażowanie jako takie, czy w ogóle temat budowania zaangażowania, tak, ale wiadomo, umówmy się, design thinking nie zbawi świata. No. No, nie traktujmy tego na miłość boską, jak właśnie magiczną różdżkę. Nie? Jak receptę na wszystko. Jak receptę na wszystko, broń Boże. To jest sposób myślenia. On bardzo pomaga, bardzo strukturuje, bardzo strukturuje i bardzo ułatwia pewne procesy. Ale wszystkiego nie zrobi. Ale nie jest w stanie wszystkiego rozwiązać. Nie? To mamy to nie jest tabletka. Pytanie od, ale mam wrażenie, że to moglibyśmy przenieść na każdą dziedzinę życia, bo ja też mam wrażenie takie, wiesz, oczekiwania ze strony konsultanta, w ogóle przecież my obydwoje jesteśmy konsultantami, że my przyjdziemy i mamy właśnie, wiesz, genialne pilsy, nie? W zasadzie cyk. A no, to tak nie działa, nie? Znowu, bo to widzisz, ja bardzo mocno nie chcę absolutnie tutaj kombinować, ale może kiedyś mnie jeszcze zaprosisz. Tu chodzi o pewien kontekst polski, o pewne polskie uwarunkowania, coś, co nam w genach siedzi, co jest starsze niż my razem, choć jesteśmy starzy jak węgiel, tak? Co siedzi nam w genach, co siedzi w naszym DNA. Folwark? Między innymi. Nie? I co powoduje, że pewne rzeczy są bardzo trudne i że zmiana myślenia, i to znowu,
Dużo osób mówi, a design thinking tysiąc nie działa. Tysiąc lat pańszczyzny nie zamienisz jednym buzzwordem, na nie? Na przykład, design thinking nie działa. No, no nie działa, to też pomyślmy, dlaczego nie działa. No. Gdzie są te uwarunkowania w sposobie zarządzania, kultura, nie? W myśleniu strategicznym, w tym, no, w jaki sposób, przepraszam, nie chcę generalizować, tak, ale wielu Polaków, czy w ogóle w wielu firmach myślenia strategicznego nie ma. Nie ma. Potwierdzam. To jest gaszenie pożarów. I teraz pytanie, czy design thinking jest dla nich, czy design thinking jest dla wszystkich. Ja uważam, że nie. Bo to trzeba być jedna na tym poziomie otwartości. Tak, to jest tak jak, to jest jedna z metod po prostu. Niektórzy się z tym będą czuli i niektórzy stwierdzą, że tak, ma to sens, a niektórzy nie. To jest tak z muzyką. Zajmowałem się kiedyś DJingiem. Uprawiasz pewien gatunek muzyki, bo ci po prostu bardziej siedzi. No. Tyle. Jasna sprawa. Pytanie teraz od Patryka Gromysza. Jaka cecha jest najważniejsza, aby odnaleźć się w design thinking? To właściwie chyba żeśmy odpowiedzieli. Pokora, otwartość i chęć kontaktu z człowiekiem. To są moim zdaniem trzy cechy, które są niezwykle istotne. Super. Ta pokora i otwartość. Pamiętajmy cały czas, pokora i otwartość, bycie podróżnikiem i dzieckiem trochę, nie? To nieustanne dziwienie się światu, to żeby chcieć odkrywać i żeby to ego do kieszeni schować. Przefajnie na to odpowiedziałeś, bardzo mi się podoba, będę ciebie cytował, to jest właściwie w gruncie rzeczy gotowa matryca. Wow. Teraz Aleksandra Fahrenholz. Jakie sprawdzone sposoby do fazy prototypowania? To wszystko zależy od tego, co prototypujemy. Prototyp powinien być czymś, co jest, UX-owcy powiedzą, prototyp musi być klikalny. Tak. Prototyp musi dać odbiorcy możliwość wejścia w interakcję. To nie może być żadna, nie wiem, laurka. To wszystko zależy od tego, co prototypujemy. Jeżeli prototypujemy usługę, to prototypem może być, nie wiem, storyboard, może być historyjka obrazkowa, może być szkic, może być film, cokolwiek, co będziemy mogli podsunąć odbiorcy i się wycofać i broń Boże tego nie sprzedawać. Nie na zasadzie, a tu mam dla Pana taką fantastyczną usługę i ona... Nie. Zostawić, odejść i obserwować. Prototyp jest cenny dlatego, że daje możliwość dostania feedbacku na niskim poziomie ryzyka. Czyli jesteś w stanie tym prototypem, za pomocą tego prototypu popełnić błąd, tak? I na tym prototypie zrozumieć ten swój błąd. Dlatego jak sobie wpiszecie w Google prototyping, to wyjdzie wam prototyping na przykład, nie wiem, models albo cokolwiek, wyjdzie wam mnóstwo fantastycznych rzeczy. To wszystko zależy od tego, jak waszym zdaniem ten prototyp będzie pokazywał ideę, która stoi za produktem albo za usługą. Czyli prototypem, ja znam prototypy, pracuję między innymi z branżą hotelową, no i prototypami są czasami wielkie mieszkania, pokoje, które są wypełnione meblami z MDF-u, a czasami są kartonowe rozwiązania, czasami są to po prostu najzwyczajniej w świecie modele. Wejście w interakcję jest tutaj super, kluczowe. Super. Żeby broń Boże tego nie sprzedawać. Super. A powiedz mi proszę, bo mamy też pytania, a propos też mnie to interesowało, sobie pomyślałem, że zadam Ci wcześniej. Jakie byś polecił publikację? To pyta Magdalena Rędzińska. Co byś podrzucił? Co warto czytać z Twojego świata? Może masz jakieś dwie, trzy książki albo źródła? Po polsku nic nie ma jeszcze. Ja mam ten problem z tym, że to jest dyscyplina, która cały czas się rozwija. Nie prowadzisz swojego bloga jeszcze. Nie masz czasu. Nie, bo a powiem też dlaczego. To się wszystko bardzo szybko zmienia. Dochodzą nowe tematy. Wydaje mi się, że zrozumienie tych zasad design thinking to jest fundament. A potem już każdy będzie sobie brał skąd chce. Z socjologii, z psychologii, z antropologii. Będzie brał sobie z przecież samych technik generowania pomysłów, możliwości szkół, tego jak wpadać na dobre pomysły, w jaki sposób wykorzystać myślenie krytyczne. Jest tyle, że to jest w ogóle... To jedno nazwisko dajmy Magdalenie. Kogo byś polecił? Polecam dwie książki. Fantastycznie to opisała całe podejście Jean Littka. To możemy spokojnie dać później ten tytuł pokazać. I Andy Pollane, Service Design from Insights to Implementation. Bardzo dobre dwie naprawdę konkretne książki. Po polsku możecie spróbować poczytać Tima Browna, szefa IDO, tylko że znowu ona jest taka trochę ewangelizująca, taka pokój i w ogóle, ona jest fajna, ja bardzo cenię sobie IDO i w ogóle.
Ale tę książkę trzeba czytać trochę z dystansem. Okej, okej. Okay. Natomiast ona jest po polsku, jest całkiem nieźle przetłumaczona. Myślę, że warto. Dobrze, pięknie Ci dziękujemy za te odpowiedzi. Czy ja tu jeszcze mam... Dobrze, Rafał Kwiatkowski. Cześć Rafale, pozdrawiam Cię. Rafała znam, bo to jest zaprzyjaźniony nasz klient, z którym też fajne rzeczy robiliśmy. Miło, że z nami jesteś, Rafale, i już postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania. Jak ocenić DT w kontekście mocno konkurencyjnych branż, w których klient oczekuje profesjonalizmu i pozytywnych user experience po zakupie w określonym standardzie, a ocenie podlega jedynie efekt usługi? No to chyba nie można wyobrazić sobie lepszego punktu wyjścia do tego, żeby projektować doświadczenie, żeby pokombinować coś na tym doświadczeniu. Jeżeli mamy pewien standard, który jest stosowany przez wiele firm, bo tak to odebrałem, tak to zrozumiałem, no to wyjście ponad ten standard można stosować, tu mi się lampka od razu zapala, że można wykorzystać pracę na wartości. Jest bardzo fajna koncepcja strategii Błękitnego Oceanu, która jest znowu bardzo blisko tego, o czym mówimy. Czyli wprowadzenie innowacja wartości w tym momencie może być za pomocą tej techniki wprowadzona precyzyjne określenie potrzeby i zaprojektowanie tego doświadczenia. Być może, jestem przekonany o tym, że być może rozwiązanie jest bardzo blisko. Tylko trzeba z perspektywy użytkownika spojrzeć. Warto sobie spojrzeć z perspektywy użytkownika pod kątem, czy klienta, pod kątem tak zwanej ścieżki, nie? Customer journey. Wyjdą wszystkie rzeczy, jak tak przyłożymy się do tego i zaczniemy to mapować, zaczniemy z nimi rozmawiać, wyjdą wszystkie rzeczy, które my robimy nie tak, więc pierwsza rzecz, możemy je podciągnąć i druga, dołożyć jakieś elementy, które będą dawały klientowi może mały efekt wow, może wprowadzały nową wartość, może rozwiązywały jego problem, o którym wszystkie firmy z naszej branży nie myślą. To a propos efektu wow jeszcze, chciałbym, żebyśmy prawie na koniec naszej rozmowy pokazali ten film o Japończykach. On jest bardzo ciekawy i myślę, że on może być dobrą puentą naszej dzisiejszej rozmowy. O nie? Tak. Marcinie, wrzucimy? Daj nam znać, kiedy pójdzie. Dobrze, dobrze, śmiało. Ale z dobrą puentą... Zdążysz. Zdążę? Nie, nie chcę Cię angażować, bo Ty jesteś... Pani doktor, proszę, absolutnie... jeszcze. アンケートとか答えるときにあなたの職種はみたいなことで丸つけるところがあるんですけれど、サービス業というところにやはりどうしても丸つけたくなる。
ものは売ってるんですけれど、やはり物だけではないものも一緒にお客様に、まあ、持ち帰りいただくということですね。ありがとうございました。どうぞお待ちください。Super. No właśnie, powiedz mi coś bliżej o tym doświadczeniu. Jak to się mówi po japońsku? Omotenashi. To jest trudne słowo. Tak. Ja tylko po japońsku sushi. To oznacza, tak usłyszałem, że to oznacza pewnym, oczywiście szerszym tego słowa znaczeniu, gościnność. Tak? Super. Natomiast nie chodzi tu o gościnność. To chodzi o pewien sposób myślenia, czucia. To jest coś, co jest od lat, od wieków budowaną kulturą. Budowaną kulturą świadczenia usługi, bycia z kimś. Mhm. Nie? Mhm. Czyli świadcząc usługę, ty jesteś de facto z kimś. Ty rozumiesz, że usługa to jest spotkanie. Mhm. I to jest, wydaje mi się, też niezwykle istotne w kontekście w ogóle przede wszystkim firm usługowych, bez względu na to, czy zatrudniają 16 milionów ludzi, czy zatrudniają jedną osobę. Budowanie tej kultury wychodzi z jednej rzeczy. Wychodzi z empatii. Tak, tak, tak. Tak. Nie? Wychodzi z rozumienia potrzeby tego, kto będzie z naszej usługi korzystał. Mi się tam bardzo podoba to zwieńczenie. Tak przykleiła tą torbę, żeby tak. Było łatwo to odkleić. Tak, właśnie. I ja to dzisiaj pokazałem, ten filmik wcześniej klientowi. Rozmawialiśmy o doświadczeniu po prostu, wiesz, przy projekcji jego strategii marketingowej. I właśnie później sobie pomyślałem o tym gościu, który o 12 w nocy mówił, czekaj jeszcze 20 minut na zamknięcie kasy. Rozumiesz, nie? Zderzenie dwóch światów. Szczegóły robią robotę. Tak, robią. Tylko żeby robią. Pomyśleć o szczegółach i żeby wykorzystać właśnie empatię, trzeba dać sobie też i innym czas. Na przemyślenie. Trzeba w pewnym momencie zwolnić, powiedzieć stop, robimy to trochę inaczej, zróbmy to porządnie od początku do końca. Nie pędźmy tak. Mhm. I to jest chyba, wydaje mi się, będzie puenta. Bardzo dobra. Że wszystkim nam w firmach, bez względu na to, czy są to duże firmy, czy mniejsze firmy, czy organizacje, wszystkim nam potrzebne jest zwolnienie, bo my bardzo często zapieprzamy z tymi pustymi taczkami tak, w tym tak, dowcipie. Nie tak. Mamy czasu załadować. Tak, tak, tak. A to w tym momencie, to czy bierzemy design thinking, czy bierzemy jakąkolwiek inną metodykę, sorry, ale to po prostu nie zadziała. Nie? Tak, pięknie, pięknie. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Wam też bardzo dziękuję, że byliście z nami. Temat był wymagający. Mam nadzieję, że był dla was również inspirujący. Ja miałem przy tym spotkaniu okazję też się bardzo dużo nauczyć. Wam od razu mogę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu, w środę, będę miał tutaj na tej kanapie też wyjątkowego gościa. Przyleci do nas specjalnie z UK Magdalena Pawłowska, która wydała ostatnio bardzo inspirującą książkę, którą już notabene nawet miałem okazję przeczytać. A będziemy rozmawiać z Magdą o tym, w jaki sposób zaprojektować dla siebie swój produkt online'owy i jak go też skutecznie sprzedawać. Także bądźcie z nami w przyszłą środę o 19:30. Będziemy mówić o technikach online'owych i o tym, w jaki sposób spieniężać swoją wiedzę. Wojtku, bardzo ci dziękuję, byłeś super. Piona, do zobaczenia wam. Teraz możemy tak. Możemy tak i może być żółwik. I na skorupkę. Spoko. Trzymajcie się, miłego wieczoru. Cześć. Cześć. Do zobaczenia.